Witam tu Puma Kod GPS. Na waszą prośbę tłumaczę wam, jak dodać zdjęcia do Instagramu spod normalnego komputera, spod Windowsa 10. A więc odpalamy normalnie komputer, Google Chroma, wchodzimy sobie w instagram.com, wybieramy, logujemy się na swoje konto, wciskamy Ctrl Shift dodać i pojawia się nam po prawej stronie takie menu i tam u góry po prawej stronie właśnie w tym miejscu naciskamy ikonkę telefonu komórkowego i nam się odpala pulpit, dokładnie tak jakbyśmy korzystali z telefonu komórkowego. I u dołu normalnie mamy plusik, dodajemy zdjęcia i wybieramy sobie z pulpitu zdjęcia, które nas interesują. Oczywiście po jednym zdjęciu dodajemy, opisujemy. No i mamy. Działa dosłownie to wszystko tak samo jak w telefonie komórkowym. Możemy obracać ekranem poziomo, pionowo. Wszystkie funkcje możemy sobie zmieniać, powiększać, zmniejszać, usuwać, dodawać. To samo jak telefon komórkowy, tyle że pod Google Chrome. Pozdrawiam was wszystkich, dziękuję i miłego oglądania. No i oczywiście proszę o lajkować, komentować i koniecznie subskrybować, bo warto. Staram się dla was. Pozdrawiam.